Kochani, dzisiejszym partnerem naszego odcinka jest Biuro Podróży Itaka. Towarzyszy mi moja koleżanka Batka. Tutaj, słuchajcie, która jest pilotką, jest pasjonatką Grecji. Znamy się z vloga. Kalimera wszystkim. Słuchajcie, i co? Kalimera, dzień dobry. Idziemy zwiedzać dzisiaj Sitię, słuchajcie. Ja Sitię bardzo dawno temu, słuchajcie, poznałem. Tu byłem jakieś 5-10 minut na kawę. Dzisiaj tu dzięki pilotce z Itaki, nie wiem, nie pamiętam jej imiona, bo my dzisiaj, słuchajcie, kochani, jesteśmy jako co? No jako turyści, tak? To jest ciekawe, że z Batką jesteśmy jako turyści. I tą Sitię tak chociaż łykniemy przez godzinkę i zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że Batka trochę tutaj jeszcze coś podpowie, fajnych parę rzeczy, bo ja to jestem amator, chałturnik, jak ja to zawsze mówię, od hoteli i od tego, co gdzie macie poczywać, a jeśli chodzi o pasję i wiedzę, historię, no to są tacy ludzie właśnie jak nasza pilotka, czy tutaj Batka, tak? Tak, ale tak naprawdę w Grecji jest wszystko tak pokazane i tak można wszystko wyczuć, że nawet jeżeli ktoś jest kimś takim, jak powiedział Aleksander przed chwilą, to i tak wszystko ma podane jak na dłoń. Super. To słuchajcie, pokazujemy teraz kamerkę do przodu, tu na grupkę i co? I będziemy Wam relacjonować małe to miasteczko. Proszę bardzo, można tu jednak spotkać takie stare tawerny. Kalimera. Fajnie, beczki wystraszone. Czyli jak widzimy, Sitia też ma swoje klimaty, nie? Sitia czy Sitia, Batko, się mówi? Sitia. Sitia, słuchajcie, bo ja to wiecie, językowy nie jestem, więc pamiętajcie, musimy mówić Sitia. Polcik przepiękny, słuchajcie, słońce świeci, to jest najważniejsze i posłuchamy przez chwileczkę naszej pilotki. Kochani, rozmawiam tu z Batką o plażach, o Gramwusa, o Bali, o Krecie, że to jest jedna z popularniejszych destynacji. No i co? No a przed nami widzicie, żeby nasze twarze ciągle nie oglądać, widzicie tu piękną Sitię, tak? Sitię, tak. A robimy sobie spacerek. Słuchajcie, mamy godzinkę, czyli wycieczka tak naszego tutaj partnera i taki wygląda, że jest czas na wszystko. Czyli i taka też żyje wycieczką w rytmie siga-siga, tak? Dlatego zapraszamy Was również na wycieczki z Itaką. Bo się mówi, że tylko samochód i zbieram podróży, to jest nudno i szybko. Nie do końca uważam, że to jest prawda. Nie, żebym tutaj naszego partnera wychwalał, ale naprawdę z nim już pracuję trochę lat i wycieczki z Itaką wcale nie są takie złe, tylko wręcz bardzo dobre. Kochani, no ale dobrze, przechodzimy do Sitii i my idziemy teraz do twierdzy, tak, Batko? Idziemy taką bardzo przyjemną promenadą nadmorską. Tak. Ty mnie kieruj, bo ja, wiesz, amator fotografii i... Mnóstwo, jak widać, kafeterii, tawernianych stolików. W normalnych latach, pominę lata pandemiczne, w normalnych latach wszystkie te stoliki wieczorem się zapełniają. Tak, wieczor. A zobacz, jaki piękny stateczek klasyczny. Słuchajcie, o, teraz obrócę kamerkę. Zobaczcie, o, klasyczne stateczki greckie małe, którymi rybacy wypływają swoje poranki i też te poranki przywożą nam wspaniałe ryby, kalmarki, oktobusy na nasze stoły. Bardzo często tak jest, że rzeczywiście jest tak, jak Aleksander powiedział, że taka łódka wraca gdzieś tam z morza, podpływa do tawerny i od razu bezpośrednio z tej łódki właściciel tawerny kupuje ryby takie świeże i od razu je obrabia. Słuchajcie, i właśnie dzięki takim rybakom powstało określenie gastronomik orgazm. Czyli słuchajcie, po prostu rozpływa się to wszystko w naszych ustach i czujemy doznania aż do mózgu. Takie jest jedzenie w Grecji, słuchajcie, no i w wielu krajach, ale w Grecji chyba jest najlepsze, słuchajcie. Zdecydowanie w Grecji jest najlepsze. Będziemy wychwalać kuchnię grecką pod niebiosa i do końca naszego. Tak jest. Idziemy, kochani, do przodu. Słuchajcie, widzimy też, tu jest duży jakiś port, gdzie wypływają promy na różne wyspy. Także odkryjemy dla Was trochę tą Sitię i mam nadzieję, że Wy też nam coś powiecie o Sitii w Waszych relacjach. Widok na port, proszę. Kondycję jakąś jeszcze mamy.
Kochani, Batka nam powiedziała bardzo tutaj rzecz ważną. Twierdza pochodzi z czasów weneckich. Uważam, że wygląda bardzo fajnie, w miarę dobrze utrzymana w porównaniu na przykład do Grandwusy. Na przykład, tak. Czyli warto dać te 3 euro, słuchajcie, żeby tu wejść, podziwiać widoki i te powiedzmy 15 minut sobie połazić, bo twierdza to zameczek, castello nie jest wcale taki duży. A widoki tak, ładne, przepiękne. Na całą Cytię. Będziecie widzieć tutaj na filmach, na zdjęciach. O, proszę bardzo. Może nie jesteśmy już zblazowani tą Grecją, ale możemy sobie porównać fajnie do różnych miejsc. Możemy porównać, ale i te porównania same się nasuwają. Same się nasuwają, tak. Na przykład przed chwileczką te drzwi drewniane, bardzo piękne, skojarzyły się z drzwiami, które widywałam na Starym Mieście Rodos. O, tak. I to takie niewymuszone, to się samo nasunęło. Widzicie, także no warto z fajnymi ludźmi się szwendać po Grecji, bo to jest, widzicie, ważne nie tylko samemu, ale troszkę w większej liczbie osób. Słuchajcie, a jak wy, kochani, fotografujecie, to lubicie słońce, czy nie lubicie słońca? Bo ja muszę mieć słońce, ale moja koleżanka Batka twierdzi, słuchajcie, że czasami też fajne zdjęcia wychodzą bez słońca. Więc możecie też popisać, jak nas tutaj słuchacie i oglądacie, czy lubicie Grecję słoneczną, czy Grecję taką zachmurzoną. Dla zdjęć oczywiście. Moi drodzy, a klasyczna przerwa powinna się odbyć gdzie, Batko? W Racadico albo w Caffè Nio, bo w tych lokalach podają najlepsze kawy. Żadne kafeterie nie podają tak dobrych kaw jak właśnie Caffè Nio bądź Racadico i my jesteśmy teraz w Racadico. Zapraszamy.